Siemaneczko, Agrahaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny turniej z cyklu turnieje rycerskie Hearthstone, ale tym razem bardzo, bardzo wyjątkowy. A dobra, powtórka. Stop. Jeszcze raz. Fuck, nie mam. Falstart. Więc... Falstart, bo niestety Prestige Mag usunięty został. A czy ja mam gdzieś tego Prestige Maga tutaj zapisanego? Czy ja wam go pokazywałem? Chyba nie. Dobra, to zróbmy tak. Zagramy po prostu standard. Okej. Okay. Nie, bo on gra normalnym deckiem Miami. On gra normalnym deckiem, więc ja zagram takim trollowym. Więc jeszcze raz. Siemaneczko, Agrahaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny turniej z cyklu turnieje CSK Hearthstone, ale tym razem jest to specyficzny turniej, bowiem bardzo rzadko się zdarza, chociaż może nie, gdyż jest on na cześć mojego subskrybenta tieru trzeciego na Twitchu, czyli to jest taki dosyć bogaty turniejek, bo $25 kosztuje taki subek albo 12,5 na promocji, jeżeli nie subowałeś wcześniej. No i Hylo Genesis zdecydował się kolejny miesiąc mnie resubować, co za tym idzie, ma przywileje, żeby wyzwać mnie na pojedynek, w którym walczą nagrody dla czatu. I ewidentnie będzie zabawnie, gdyż ja zagram sobie Katun Warriorem. Deck jest bardzo, bardzo zabawny i tutaj możecie go sobie zobaczyć, jeżeli mi się uda go znaleźć. A na razie skupmy się na grze. Katun Warrior to jest taki deck, którym... Ten Katun Hand to jest taki deck, którym jestem w stanie zagrać nieskończoną liczbę kart, cyklując cały czas Dead Man's Handa. I jest on całkiem zabawny. Taka, a nie inna sytuacja. Postaram się ten deck dla was znaleźć. Może mi się uda. Okej, udało mi się. O, proszę. Okej. Ostatnio chyba była moja wygrana w takich turniejach. Jest chyba 4-3 dla mnie, jeżeli dobrze pamiętam, w turniejach tieru trzeciego. Więc zobaczymy, czy widzowie wyrównają za Graveinem. No, efektów Whirlwindu bardzo brakuje. Szukajmy ich. Brawl się mega przyda. Fajnie było, jakby zrefundował Borta na czwartą, które spodziewam się Handmastera, jak u każdego Huntera. Bardzo dobry value ten Handmaster robi, dodaje plus 2 do bestii. Widzę, że nie tylko ja troluję. Hylo Genesis też wesoły deczek sobie zrobił. Na następny turniej obiecuję wam, że przygotuję coś też ciekawego. Bardzo możliwe, że to będzie Prestige deck, ale nie w Wildzie, tylko na Standardzie, czyli wszystkie 30 legend. Coś nad tym popracujemy, jeżeli taki turniej się oczywiście odbędzie. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem, co teraz lepsze. Chyba Shield Block, pomimo wszystko. Chyba Shield Block i szukamy tych efektów Whirlwindu pod Acolyte of Pain, później dobranie do Battle Rage'a. Mamy Brawla, który może to poskładać. Fajnie, że Disciple of Katun. Hiena. Okej, okay, bez Hero Power'a, tylko Eagle Horn Bow. No. Jest efekt Whirlwindu, dokopaliśmy się do niego, ale jeżeli przeżyłaby hienę... Oj, wiem, że tego chcecie. Wiem, że to będzie YOLO na 25% z tym Brawlem. A zastanówmy się, jakby bym inne zagranie zrobił. Na przykład Disciple of Katun i Hero Power. Tak bezpiecznie, delikatnie. On nie zaatakował bronią. Ciekawe. Nie, poczekam jeszcze z tym Brawlem. To jest siódma tura prawdopodobnie, a na razie ratujmy się armorem. Hmm.
baby. Kolejna hienka. Dobra. Sleep with the fishes. Raczej się nie przyda. Chociaż nie, to zabiję. Zabiję to, jeszcze żyjemy. Atakuj bronią. Hello Genesis, co tu się dzieje? Przypominam, że walczymy o nagrody dla czatu. Ja zaatakuję, bo następnie duże też chcę mieć dostępny efekt Whirlwindu, widząc Sleep with the Fishes. Jak on by mnie cisnął tą bronią, to prawdopodobnie już bym miał 6 obrażeń, bo bym w zasięgu skill commanda. Nie rozumiem, dlaczego nie atakuję. Okej. Okay. Teraz krwiożercze koty na szarży. Co ten Hylo Genesis tu planuje? Damn, son. Mamy Ancient Shield Bearera, ale tego nie zabijemy. Więc albo dycha, armoru, albo Acolyte of Pain, Hero Power, Battle Rage i modlimy się o lepsze jutro. Jeżeli zagram teraz Acolyte, Execute, 7, to ginę od skill commanda. Jeżeli rzucę Ancient Shield Mastera, to on zagrywa Savannah Hymen za 6. 8, 15, Hero Power, aj. Tak źle i tak niedobrze. Więc teraz najlepszy byłby Shield Block. Ojojoj, Armor Smithka troszeczkę spóźniona. Więc modlimy się o lepsze jutro, licząc, że przeżyje do następnej tury. Jeżeli przeżyje do Shield Bearerki, to prawdopodobnie już ustabilizuje wszystko. Ale zobaczcie, ten właśnie brak ataku wcześniej z Eagle Horn Bowa dał dużo możliwości. Okej. Okay. Still alive. Oh yeah, baby. Shield Block to jest to, czego potrzebowałem w tej turze. Zacznijmy od Shield Blocka. Kurczę, może Shield Bearerka byłaby lepsza? Damn, Agra Vayne sabotuje swoją własną grę. Mhm. Katun całkiem przekokszony. Kill commanda na tych rękach, na tej ręce nie miał, bo ta savana była stopa. Więc chyba jeszcze żyjemy. Aj, Handmaster. No to nie, to już jest lethal. Jeszcze takie rzeczy były. No tak, ja zapomniałem o tym Arfusie. No to możliwe. Nie, nie przeżyłbym za Ancient Shield Bearerki. Przeżyłbym, miałbym jeden punkt zdrowia. Smutne. O kurczę, miałem oddać tego questa, jak wbiję legendę, a nie oddałem. No to dostał ode mnie mój sub tieru trzeciego. Widzicie, takie dodatkowe nagrody dla subów tieru trzeciego. Okej, okay. Widzowie kontra Agra Vayne 4-4. Jeżeli chcesz być na live'ie, to śmiało śledź mój kanał na Twitchu. Ja wam dziękuję za oglądanie, bowiem na właśnie live'ach dzieją się takie cudawianki jak teraz. Więc do zobaczenia na Twitchu. Jeżeli zaś oglądasz mnie tylko na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować, łapkę w górę, dzwoneczek i oczywiście do zobaczenia na następnym nagraniu. Trzymajcie się, bye bye.